Witam was, kochani, bardzo serdecznie w tym uroczystym dniu, szczególnym dla tych czworga osób, które tu siedzą w pierwszej ławce. Kiedy tak zastanawiałem się nad tym, kiedy pastor mnie poprosił, żeby usłużyć, żeby się podzielić Bożym Słowem, to myślałem o tym, czym się podzielić, i wierzę, że Duch Święty skierował moje myśli na tekst. Wiecie, są w Biblii takie teksty, teksty, które znamy bardzo dobrze. Jeżeli już nie wiemy, co jest napisane w Królewskiej, 3 rozdział, 5 wiersz, to na pewno wiemy, co jest napisane w psalmie 23. Jan 3,16, albowiem tak Bóg umiłował, znamy. I znamy psalm 23. I jeszcze może jednym z takich najbardziej znanych jest 1 list do Koryntian, 13 rozdział. Hymn o miłości. Ale ja chciałbym dzisiaj, abyśmy zastanowili się krótko nad tym, co Dawid pisze na temat swojej relacji z Bogiem, co pisze na temat swojego życia pod osłoną tego najlepszego pasterza. Zanim został królem, był pasterzem. I doskonale wiedział, o czym mówi, pisząc ten psalm 23. I to jest szczególny dzień. Tak jak pastor już mówił, z jednego grzesznika całe niebo się raduje. Z nawróconego grzesznika. To pomyślmy, jaka radość musi być z 4. A jeśli niebo się raduje, to i my się radujmy, dlatego że możemy oglądać Bożą łaskę, Boże miłosierdzie. Wracając do tego psalmu, który Dawid napisał, on tam mówi o tym, że Pan o niego się troszczy. Każdego dnia stajemy przed nowymi wyzwaniami. Stajemy przed nieznanym. Wstajemy rano, patrzymy w lustro i nie wiemy, co jest przed nami. Jedyny, kto wie, co jest przed nami, to jest nasz Bóg. Kiedy spoglądamy wstecz, kiedy myślimy o naszym życiu, jak wiele razy Pan nas wyrwał z trudnych sytuacji, możemy widzieć, jak wiele razy, ale nie wiemy, jak wiele razy wyrwał z nas sytuacje, o których w ogóle nie mieliśmy pojęcia. Dlaczego? Bo On jest dobry. On się troszczy. On się troszczy o każdego z nas. I myślę, że to jest dobry czas. W zasadzie każdy czas jest dobry, aby na nowo przypominać sobie o Bożej dobroci, o Bożej trosce, o Bożym prowadzeniu, o tym, jak On bardzo nas kocha, jak jest blisko nas w każdej chwili, każdego dnia. I przeczytajmy sobie ten psalm 23. Ja wiem, że może niektórzy, a może większość znają go na pamięć. Jak chodziłem do szkółki niedzielnej, też uczyliśmy się na pamięć psalmu 23. Ale chcielibyśmy sobie go przeczytać, chcielibyśmy sobie na nowo przypomnieć, co Dawid mówi o swoim najlepszym pasterzu. Psalm Dawidowy.
Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasi mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia. Czy to nie jest wspaniałe? Pan jest z nami, Pan nas prowadzi. Na niwach zielonych pasi mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćby nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Boś Ty ze mną, laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją. Kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Piękny psalm. Kiedy zastanawiałem się nad każdą frazą tego psalmu, to wiecie, stwierdziłem, że on bardzo mocno, każdy z tych wersów bardzo mocno ma odbicie w Nowym Testamencie. Ma odbicie w tym, co Pan Jezus mówił, kiedy chodził tu po ziemi. Ma jakąś taką relację, jakieś takie połączenie bardzo mocne z Nowym Testamentem. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie, mówi Dawid. On mówił o czymś, czego doświadczył. O owcach, o pasterzu. Ale ktoś jeszcze mówił o owcach i pasterzu. Dlatego, że to była rzeczywistość, to było coś, co było bardzo zrozumiałe i bardzo realne dla tych ludzi, którzy żyli w tamtym czasie. Pan Jezus mówił o owcach, mówił o pasterzu. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 10 rozdziale i 9 wierszu mówi tak. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. I nie chciałbym tu dokładać wiele mojego komentarza, bo Słowo Boże mówi samo za siebie. A w 14 wierszu tego samego rozdziału czytamy: Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Już tu wtedy Pan Jezus zapowiadał, że przyszedł po to, aby przynieść nam zbawienie. Jeszcze jeden tekst, które wypowiedział Pan Jezus, są zapisane w Ewangelii Łukasza, od 15 rozdział, od 3 wiersza. Powiedział im więc takie podobieństwo. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie? A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów.
mówiąc do nich, weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. I tu są te słowa o radości w niebie, które wypowiedział Pan Jezus. On wiedział, co się dzieje w niebie. My możemy tylko się domyślać. Ale my też wiemy, dlatego że On nam powiedział. Jest wielka radość. Niebo cieszy się z każdego z nas, z każdego człowieka, który znajdzie drogę w Panu Jezusie. Nad wody spokojne prowadzi mnie, mówi Dawid. A co powiedział Pan Jezus? Ewangelia Jana, 7 rozdział od 37 wiersza. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego wierzyli. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Jak to pięknie wypływa jedno z drugiego. Myślę, że ja pamiętam przynajmniej, jak jeszcze byłem bardzo młody, chodziliśmy na wycieczki w góry i pamiętam to uczucie, kiedy zmęczeni, spoceni, nagle napotykaliśmy górski strumyk. Ta woda nigdy tak nie smakowała jak wtedy. Kiedy byliśmy spragnieni, kiedy mogliśmy się napić tej zimnej, czystej wody. A Pan Jezus mówi, kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak wiele trosk, kłopotów, przez tak wiele różnych trudności przechodzimy przez nasze życie. Jak wiele razy jesteśmy spragnieni. Pan Jezus mówi, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, bo on ma wodę żywota. Duszę moją pokrzepia, mówi Dawid. A co mówi apostoł Paweł? W liście do Filipian, 4 rozdziale i 13 wierszu czytamy tak. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Duszę moją pokrzepia. Duszę moją wzmacnia. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Sami jesteśmy słabi. Sami niewiele możemy. Człowiekowi się wydaje, że może wiele. Ale w tych małych, drobnych rzeczach. Kiedy przychodzą kłopoty, kiedy przychodzą problemy, to nagle człowiek zdaje sobie sprawę, że niewiele może. Że niewiele jest w stanie, nie jest w stanie niczego przewidzieć. Nie jest w stanie pokonać wielu trudności. A apostoł Paweł mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. On nie mówi, mogę to i tamto, a tego już nie mogę. On mówi, wszystko. I zapewniam cię, że możesz wszystko w Jezusie Chrystusie.
Dawid mówi, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. A co mówi Pan Jezus? Ewangelia Jana, 14 rozdział, 6 wiersz. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Dzięki ofierze Pana Jezusa Chrystusa mamy przystęp do tronu Ojca, do tronu łaski. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. On jest drogą, prawdą i życiem. Wszystkim. Kiedy idziemy tą drogą, którą jest Pan Jezus, to dojdziemy do tego miejsca, w którym jest zagwarantowany nam żywot wieczny. Dawid mówi, choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. A co mówi Pan Jezus? Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 20 wiersz. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, mówi Pan Jezus. On jest z nami. I On jest z nami. On nie był wczoraj i może jeszcze dzisiaj do 16, a potem już będziemy sami. Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wczoraj, dzisiaj, jutro i na wieki. A w Ewangelii Jana, 14 rozdziale, 26 wiersz czytamy. Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pan Jezus odszedł, ale dał nam Ducha Świętego, który jest z nami, który wprowadza nas, który przypomina nam wszystko to, co On nam mówił i wprowadza nas we wszelką prawdę. Nauczy was wszystkiego. On uczy nas każdego dnia. Każdego dnia nowych rzeczy. Nagle, kiedy czytamy Boże Słowo, nagle otwierają nam się oczy. Tak wiele razy czytaliśmy ten werset. A nagle on staje się taki żywy, taki pomocny. Już czytałem ten werset? No przecież czytałem ten werset i tego tu nie było. Duch Święty wprowadza nas we wszelką prawdę. Uczy nas, abyśmy wiedzieli, jak mamy chodzić każdego dnia. Jeszcze apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale i 16 wierszu mówi tak. Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nasz, który was umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i dobrym słowie. Niechaj Jezus Chrystus i Bóg Ojciec, który nas umiłował, da nam pocieszenie. Czasem jest nam smutno. Czasem, wiecie, jak patrzymy na to, co wokół nas się dzieje w tym dzisiejszym świecie, to ogarnia nas smutek. Ale Pan Jezus chce nas pocieszać. Jak dzisiaj pastor mówił, rozjaśnijmy nasze twarze. On jest z nami. On nas kocha, On nas troszczy się o nas, On prowadzi nas każdego dnia. Jest blisko nas.
pociesza nas. Dawid mówi: dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Pan Jezus co powiedział w Ewangelii Jana, 14 rozdziale i 3 wierszu? A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Czy to nie jest wspaniałe? A jeśli pójdę, przygotuję wam miejsce. Ta świadomość tego, że kiedy skończy się czas naszej pielgrzymki tu na ziemi, to jest miejsce, które przygotował Pan Jezus dla Ciebie, dla mnie, dla każdego z nas. Kochani, i to jest Boże przesłanie do nas na dzień dzisiejszy. On chce, abyśmy sobie, Pan Jezus chce, abyśmy sobie na nowo uzmysłowili to wszystko, co zostało nam darowane w Panu Jezusie Chrystusie. To wszystko, z czego możemy korzystać każdego dnia. Czy korzystamy, to już jest inna sprawa. Ale zostało nam to darowane i z tego możemy korzystać. Jest jeszcze jedno słowo, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza. To też te słowa powiedział Pan Jezus. Mateusza 6 rozdział od 25 wiersza. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przeodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani nie zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? O takiego wróbelka, o taką sikoreczkę, o taką wronę. Bóg się troszczy. I mówi tutaj, czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? Takiego Pana mamy. On troszczy się o nas. Czyż Bóg nie jest dobry? Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Kochani, to w zasadzie jest temat na kolejne kazanie. Ale ta świadomość tego, że Bóg jest dobry i troszczy się o ciebie i o mnie, powinna spowodować, że uśmiech pojawi się na naszej twarzy. Ale kończąc, chciałbym, abyśmy zrobili jeszcze jedną rzecz. Bo tu jest czas na to, aby postawić pytanie. Czy to wszystko zapisane w tym psalmie, czy to wszystko, o czym czytaliśmy, co mówił Pan Jezus, dotyczy również ciebie? Czy możesz korzystać z tego? Możesz. Ale czy chcesz korzystać z tego? Bo to pytanie jest, czy już powierzyłeś swoje życie Panu Jezusowi, aby On mógł je wziąć w swoje ręce i troszczy się o Niego, o nas, o Ciebie każdego dnia? To jest pytanie, które stawiam
i abyśmy sobie na nie odpowiedzieli. Wiecie, nie tak dawno znalazłem taką pocztówkę, którą wysłałem do mojej babci w lipcu 1964 roku. Już trochę minęło od tego czasu. I było tam napisane tak. Kochana babciu, od wczoraj jestem owieczką Pana Jezusa. I tylko tyle. I aż tyle. Miałem wtedy 9 lat. I wiecie co? Nigdy nie żałowałem tej decyzji. Upłynęło już trochę lat od tamtego czasu i nigdy nie żałowałem tej decyzji. Ta pocztówka gdzieś się zagubiła znowu. Nie mogę jej znaleźć. Ale to, co pozostało, to świadomość tego, że Pan jest ze mną. Każdego dnia ta świadomość pozostała i ciągle trwa. A więc jeśli tego nie zrobiłeś jeszcze, nie powierzyłeś swojego życia Panu Jezusowi, pomyśl o tym. A nie tylko pomyśl, ale zrób to, a nigdy nie będziesz żałował. Nigdy nie będziesz żałował tego kroku i tej decyzji. W naszym kalendarzyku, który wydajemy co roku, na październik jest taka myśl, taka sentencja, którą napisał Alan Alexander Milne. Wczoraj to historia. Jutro to tajemnica, a dzisiaj to dar. Wczoraj to historia. Było, minęło. Jutro tajemnica. Nie wiemy. Nie wiemy, co jest przed nami. Nie wiemy, czy będzie jutro, czy będzie dzisiaj wieczór. Tego nie wiemy. To jest tajemnica. Ale dzisiaj to dar. I możesz z niego skorzystać. Bo to jest wielka Boża łaska dla każdego z nas. Niech Pan was błogosławi. Amen.